Stary, napiszcie do YouTube'a, żeby mnie odbanowali. Paradoksalnie dostałem bana za pomoc, albo za pomoc Ukrainie, biednym dzieciom z Ukrainy, albo za TikToki. Bo jakby story time, to był chyba kwiecień, powiedzmy, że 3 kwietnia, jakby datę teraz wymyślam, bo ja nie pamiętam. Zdjęli mi TikToki za seksualizację, no jakieś tam kurwa, że jakieś niby treści pornograficzne, czy tam jakieś seksualne, nie? Czy tam jakieś p***lenie odnośnie jakichś dupeczek. No bo wtedy oglądaliśmy laski w bikini na tym TikToku, jakby nie było tam kurwa, jakiejś przesady. Tam może ktoś dostał grubą na czoło i tyle, nie? I ten ban trwał 7 dni. I jak wróciłem powiedzmy 10, to 13 znowu dostałem bana za live Ukrainę. No i dostałem bana na 14 dni. I tak się kończyło pod koniec miesiąca i te flagi z kwietnia się w lipcu wykasowały. Śmieszny fakt jest taki, że gdybym gdzieś tam w maju czy w czerwcu dostał jeszcze jedną flagę, to za 3 flagi z wytycznych dla społeczności bym lotę dostał z YouTube'a, albo, znaczy lotę z YouTube'a, no kanał by mi zamknęli po prostu za niespełnianie tam norm. I teraz ktoś powie: Sergiusz, jak mogłeś dostać bana za pomaganie dzieciom? No kurwa, mogłem. No to słuchajcie, chciałem zrobić taki troszkę oldschoolowy live wtedy. Napisał do nas wujek Łuki i on jeszcze i zobaczcie, wujek Łuki dostał za to odznakę honoris gratia od prezydenta Krakowa. I teraz słuchajcie, Rosja wjeżdża na Ukrainę, popłoch jest itp. I wujek Łuki napisał do influencerów, czy chcieliby zrobić taki harmonogram streamów. On chyba trwał przez tydzień. Harmonogram streamów i każdy będzie miał swoją skarbonkę. Każdy będzie miał swoją skarbonkę i tam będziemy zbierać od widzów pieniądze na tych live'ach. I zbieraliśmy na to, żeby wybudować dom dla uchodźców, chyba dla dzieci, czy jakieś tam centrum samotnej matki. Jakby ludzie poszkodowani, że gdzie nie mieli mieszkać, oni takie centrum z tych pieniędzy wybudowali. I to jest ta zbiórka. No i ja tego któregoś dnia miałem ten live, ten freeze sobie założył. I ekipa tu wpłaciła też w chusiana. Zebraliśmy najwięcej ze wszystkich streamerów. Ja zebrałem 22 tysiące, Five City 18, Genzi 15, Kaluk 13, Nieuczesana 13, Paris Platynow 11, Ortiz 10, Ternazio Male 9, Jankos 7, Kubon 4, ekipa 2,5, Frizz 3,5. Black Fire Ice, Saju, Pago, Overpow, Fusialka, Snacks, Delord, Extentacion, Lech, Kezman, Stryprox, Makito, Izak, no to chyba reszta już tu nie robiła. No jakoś, aha, Kasik zebrała 1 zł. Fajną macie te. No, zebraliśmy najwięcej pieniędzy na ten cel, na tym live'ie. I mówię, tak myślałem, a zróbmy go tak trochę bardziej oldschoolowo, że będziemy rzucać jakieś tam żarty, mówią, że tak się nie hamujmy. Wiesz, to nie było tak, że ktoś przyszedł i sobie, kurwa, nie wiem, groziliśmy śmiercią, pobiciem. No i zrobiłem tego live'a i na początku tak długo wyczekiwany był pojedynek z Isamu w FIFA, bo to zawsze były derby YouTube'a, parę lat już nie było takich odcinków. No i paręnaście osób przyszło, rzeczywiście wpłacaliście pieniądze na to, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Też mam najwięcej poszczególnych wspierających, bo aż, wiesz, to nasza to jest 76, czyli pewnie ktoś przyszedł i 2 koła rzucił. A my tutaj, wiesz, każdy tam dyszkę, 2 dyszki, to też jakby dużo mówi o społeczności, bo to też nie jest tak, że ktoś, wiesz, że ktoś przyjdzie i rzuci 10 koła, nie? A nie wiem, jaka była tu najwyższa wpłata. A, 2 koła i sam dał 1000, ja też dałem 2 koła. Nasz menadżer dał, było parę 500, ale w chuj było takich, wiesz, tutaj jakieś stóweczki, 70 zł, 50, jeszcze pewnie, jeszcze więcej będzie jakieś 10-20 zł, nie? No fajny live'ik było. I tutaj pomogliśmy, więc mega spoko to było. No, tylko że ja dostałem po tym live'ie bana. Teraz słuchajcie, skończyłem tego live'a, bo skończyliśmy grając w kalambury. I czy te kalambury, taka rysowanka, Gary Fon się to nazywa, do tych co nie wiedzą.
Polegało to na tym, że ja na przykład wymyślam hasło Nitro, a Isamu wymyśla hasło Isamu, a Ciastko wymyśla Ciastko i Mistrzu Mistrzu. I potem mieszamy te hasła. Każdy dostaje inne hasło. I ja na przykład dostaję Mistrza. I ja go rysuję jak chcę. I on przechodzi dalej, na przykład do Isamu. Isamu na niego patrzy i mówi, że to jest, nie wiem, chyba bezzębny debil. Pisze bezzębny debil. Przechodzi to do Graczola, no to patrzy i on musi to jakoś nazwać i mówi, że nie wiem, że to jest kurwa Lech Wałęsa, żeby coś powiedzieć. I potem na przykład to do mnie wraca znowu, patrzę w Lech Wałęsa i rysuję coś innego. No i tak przechodzą te wszystkie hasła. Wiadomo, że było dużo papieża, że było dużo jakichś innych kurwa takich rzeczy pod content robionych, wiesz, takich bardzo memiarskich, czy rysowane jakieś kutasy w tym pańcie, bo to w takim pańcie rysujesz. Na przykład zawsze była jakaś cieka czy coś, wiesz, to... Taki humor, no. Wiesz, była pierwsza w nocy, czy tam było bardzo późno w nocy, więc sobie pozwoliliśmy ze starszymi widzami po prostu porysować kutasy w zeszycie. Ja skończyłem tego live'a i poszedłem na drugi kanał i mówię tak, kurwa, no chyba tam trochę były niektóre hasła przesadzone i zrobiłem coś takiego, że zalogowałem się do YouTube Studio, zaraz pobierać to przez jakąś stronę i kliknąłem, bo chciałem pobrać zapis z tego live'a. Chciałem pobrać zapis z tego live'a, bo autentycznie tam było f***y śmiesznych momentów, czy przy FIFA, czy coś. Jakby były jakieś tam, kurwa, toksyczności, że na przykład Graczul tam, kurwa, czy nie wiem, jakiś Isamu rzucał N-worda. Ale było f***y śmiesznych rzeczy, takie, kurwa, stare, dobre czasy. Ja sobie kliknąłem, żeby ten film pobrać. Jak zakończyłem tą transmisję, poszedłem na drugą. I mówię tak, kurwa, chyba plus 18 wleci na ten film. Mówię, a może i tak coś mi powiedziało w głowie, kurwa, weź skasuj ten zapis, nie? Na YouTubie macie taką opcję, że jak już jest live albo film wrzucony, możecie go pobrać na dysk. Ja mówię, pobiorę, żeby sobie te wszystkie momenty wyciągnąć, nie? Wyślę to tam jakiemuś shotterowi, czy chcę jakiś film z tego robić i wypierdolę ten zapis. I autentycznie ten film, ten zapis z live'a, nie wiem, może miał pół giga i pobierało się to 2 godziny. 2 godziny się ten film pobierał. I ja go... Kurwa, nie skończyłem nawet pobierać. Zatrzymało się pobieranie, dostaję maila, że został tam, że został ten film. Czekaj, spróbuję wejść na ten. I dostałem maila w międzyczasie, że mi ten film kasują. I dostałem bana wtedy na 2 tygodnie. I dostałem, kurwa, bana za live'a charytatywnego. No to 9, no to niewiele się pomyliłem. 9 kwietnia. I mówię tak, kurwa, ale gówno. No nie wiem, czy była przesada, czy nie, ale nie wiem, oglądał to jakiś cenzor. Ten film już był na prywatnym, bo tylko go chciałem sobie pobrać z tego. Mówię, dobra, wyrzucę to i tyle. Może rzeczywiście tam przesadzaliśmy z tymi hasłami, nie? No ja przez to, że pewnie... Że gdzieś jest zapis z tego, nie? Garik. O! Geje sprawdzają smaki prezerwatyw. W ogóle my za coś takiego bana dostaliśmy, nie? I to wiesz, bo to każdy dostaje inne te i to tak wygląda mniej więcej. I się zastanawiam. Czy dostałem za TikToki ogólnie dostępne w sieci i potem, bo ja nie pamiętam przy którym nagraliśmy film na następny dzień, że siemano, jest ban, nie będziemy daily filmów wrzucać, bo mieliśmy już daily filmy zacząć, bo było jakoś tam miesiąc przed walką i mieliśmy to zacząć robić, bo tam sobie zrobiliśmy przerwę chyba po lutym. Nie, sorry, po marcu, przecież cały marzec nagrywaliśmy, to w kwietniu mieliśmy taką przerwę, bo do marca ja walczyłem, potem że wiesz, do walki były daily filmy, potem zrobiliśmy chyba tydzień przerwy i dostaliśmy pierwszego bana i potem drugiego od razu. No i kurwa... I teraz tak, albo dostaliśmy za TikToki, gdzie tam naprawdę była jakaś chuja za te TikToki, albo kurwa... Obeszliśmy regulamin YouTube'a, bo pod live'ie charytatywnym, gdzie zebraliśmy najwięcej pieniędzy na potrzebujące osoby z Ukrainy, nagrałem film. Stary, napiszcie do YouTube'a, żeby mnie odbanowali. Czasami traci mi zasięg i chuj, niewielu zna znaczenie tych słów. Mądry, bo one we wszystko tu pensji. Chce mi wracamy duże koncerty. Chce mi hajsu jak niemiecki mainstream. Będę tu miał tylko wiadomo pieski.